Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już do Horodła na pole i powolutku będę zaczynał dzisiejsze poszukiwania. Za chwilę mają znajomi wpaść do mnie i będziemy troszeczkę działać. Trafiłem coś w tym dołeczku. Jest tutaj w tej grudce ziemi. Co to może być? Chyba kawałek ołowiu, ale teraz wam nie powiem. Kolega Michał znalazł teraz chyba jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. Zieloniutka. Wytarta. Ciężko będzie to zidentyfikować. Duży zielony krążek. Wycieruch jakiś. A teraz trafiłem baratyneczkę, ale jak widzicie stan bardzo, bardzo słaby. A teraz Maciek znalazł taki oto medalik. Proszę bardzo. Ile Maciek masz lat? 10. Maciek ma 10 lat. Wstydzi się, więc dlatego nie nagrywamy tutaj wizerunku pełnego. Ale to jest jego sprzęcik i jego fancik sylwestrowy. Wykopałem coś z tego dołka. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. O, od razu widać. Nawet nie trzeba krecika tutaj. Jest jakaś moneta. Tak się wytrze. Ziemia dzisiaj miękka. O, chyba dwie kopiejki. Tak mi się wydaje. Tak, dwie kopiejeczki. I coś trafiłem praktycznie przy samej miedzy. Mi się wydaje, że to może być kawałek od Mosina. Obejmy zamka. Chyba to będzie to. Trafiłem jakąś monetkę. Ciekawe co to. Co to może być?
jeden grosz. Nie jestem pewny, czy to nie jest Królestwo Polskie. Ale stan bardzo słaby. Po umyciu postaram się lepiej to rozszyfrować. I wyszedł teraz pierwszy czubeczek ołowiany. Wykopałem z tego dołeczka jakąś monetkę. Prawdopodobnie będzie to kolejna boratyneczka dzisiaj. Pogoda dzisiaj jest piękna wręcz, jak na ostatni dzień roku. Wiatru nie ma, słoneczko świeci. No niestety, moneta tylko nie przypasowała do tej pięknej pogody. Ale może kolejna będzie fajniejsza. A trafiłem coś takiego. Przypomina mi to jakąś dziurkę na klucz. Nie wiem, czy to od jakiejś walizki, czy od czegoś innego. Trochę złomu też się dzisiaj pozbiera. Namierzyłem jakiś sygnał. Bardzo delikatny, na głębokości około 20 cm. Już wyszło. Jest jakieś maleństwo. Dołka. Nie była zbyt głęboko, gdzieś na około 15 cm maksymalnie. Zaraz zobaczymy, co to może być. A, piąteczka z drugiej RP, ale nawet ładna. Rocznik. Może uda się od razu rozszyfrować. Nie, za bardzo zaklejona. Ale nawet fajna monetka. Trafiłem kolejną monetkę. Zaraz ściągnę rękawiczkę i sprawdzimy, co to wyszło tym razem. O, chyba będzie kolejna 5-groszówka z drugiej RP. Tak. Proszę bardzo. Rocznik również zaklejony. Ale też nie najgorsze. Wykopałem jakąś monetkę. Jest dosyć malutka. Zaraz zobaczymy, co to wyszło tym razem. O, jest troszeczkę zaklejona.
ciekawe, czy to borotynka, czy coś innego. Zobaczymy na podsumowaniu. Póki co nic nie widać. Trafiłem kolejną monetkę. Taka malutka. Prawdopodobnie kolejna borotyneczka dzisiaj. Na tej może coś będzie nawet widać po umyciu. A teraz trafiłem coś okrągłego. Tak mi się wydaje, że to może być jakiś guziczek. I uszko nawet widać, ale jest trochę wygięte. Zaraz go spróbujemy wytrzeć. O, i druga RP nawet będzie. Taki malutki guziczek, ale przedwojenny. Z orzełkiem w koronie. Proszę bardzo. Sylwestra. Wykopałem kolejną monetę. Była na głębokości około 15 cm. Zaraz spróbujemy ją delikatnie oczyścić i spróbować rozszyfrować, jeżeli coś będzie widać na tej monetce. Jakby coś się rysowało. To jest grosz poniatowskiego, albo może mi się tylko wydaje, a może jakaś kopieja. Zobaczymy po umyciu. Namierzyłem jakiś sygnał. Zasięg wchodzi tak z 20 cm. Już wyszło. Jest tutaj coś małego, okrągłego, ucieka ode mnie. Ale udało się to złapać. To będzie jakiś guzik, bo czuć uszko. Sygnał taki stabilny był, ponad 40 na skali. Uszko, odlew, jak widać. Ciekawe, co to za guziczek. Przydałby się jakiś fajowy. No niestety zwykły. Zwykły płaszczowy. I znalazłem coś bardzo ciekawego. Patrzcie. Pierwszy raz coś takiego widzę. Może rękawiczkę to wytrę. Ciekawe, co to może być. Tutaj jakieś takie zdobienia to ma. Wykopałem kolejną rzecz. Była na głębokości około 15 cm. To chyba był jakiś guziczek. Bo uszko widzę jest urwane. Zobaczymy. Coś będzie widać na nim. Póki co nic nie widać, ale może po umyciu, choć wątpię. Kolejna okrągła rzecz znaleziona. Wygląda mi to na jakiś guzior. Bo widzę tutaj cztery otwory.
Jak widzicie, tutaj są cztery ptaki. Jakiś cywilny guziczek. Ale nawet ciekawy. A teraz trawiłem prawdopodobnie 10 feningów, ale stan, jak widzicie, bardzo słaby. Zjedzona monetka. To chyba będzie to. Trafiłem teraz taką większą monetkę. No to chyba będą kopiejki. 3 kopiejki prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Trójeczka. Nawet rok widać. 1900. 1900 chyba. Trafiłem coś teraz w tej grudce ziemi. To chyba będzie jakaś monetka. Ale za wiele na niej niestety nie widać. Ciekawe, co to mogło być. Krajcer jakiś. Kopieje raczej nie. Może po umyciu się uda rozszyfrować. I trafiłem kolejną monetkę. Ciekawe. Co to za monetka? O, kolejna 5-groszówka z drugiej RP. Powoli się zaczyna ciemno robić. Może na kamerce to nie widać, ale auto rozjaśnienie ekranu jest. Więc za chwilę pewnie będę kończył. Nie dam rady skończyć tego pola dzisiaj. Jeszcze zostało mi 4 długości przynajmniej. Jak nie 6. Więc trzeba będzie wrócić na to pole. Trafiłem kolejną monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie jakaś boratyneczka. Coraz ciemniej się robi, ale mam latarę, więc nie ma problemu. Dzisiejsze poszukiwania uważam za zakończone. Wracam do domu i trzeba przygotowywać się do zabawy sylwestrowej. Zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci z tego wypadu. Trochę tego wyszło, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Na samym początku łuseczki karabinowe od Mauserka. Jak widzicie, stany bardzo słabe, czubeczek ołowiany, kawałek ołowiu. Ten oto przedmiot, tak mi się wydaje, że to będzie takie troszeczkę rozpłaszczone łoże od Mosina. Tutaj mam takie, które znalazłem jakiś czas temu. Proszę bardzo, w trochę lepszym stanie. To chyba będzie to. Ten oto przedmiot, nadal nie wiem, co to jest. Po umyciu okazało się, że jest tutaj taki otwór. Ale nie mam pojęcia, co to jest. Taka oto nabijka od jakiejś walizeczki. Element jakiegoś zamknięcia zapewne. Monetka nieczytelna, stawiam na 5 kopiejek, bo taka duża. Takie małe kółeczko. Robiłem sobie testy na innym programie i takie maleństwo sobie znalazłem. Nie wiem, co to było. Guziczek, taki płaszczowy zwykły. Ten guzik nieczytelny. Tutaj taki wielki z 4 otworami. Guzior 10 feningów. Młody poszukiwacz tutaj znalazł ten oto medalik. 3 monetki 5-groszowe. Rocznik jednej udało się rozszyfrować. 1928 rok, czyli druga RP monety. Lecimy dalej. Tutaj 4 kawałeczki ceramiki. To akurat na pewno konserwator sobie zabytków zostawi. 2 monetki Rosji carskiej, kopiejki, 3 kopiejki, 2 kopiejki. Polski guziczek wojskowy. Opis tego guzika wstawię pod filmem. Taki malutki z orzełkiem, ale mnie bardzo cieszy. Proszę bardzo. 5 boratynek. Stany bardzo słabe. Jedna taka w miarę jest. Coś tam może po oczyszczeniu, może coś się uda zobaczyć na tej monetce. Tutaj jeden krajcar.
grosz poniatowskiego. Stan bardzo, bardzo słabiutki, ale jakimś cudem udało się to rozszyfrować. I jeden grosz z księstwa warszawskiego, ale stan bardzo, bardzo słaby. Ostatni dzień roku Miles został spędzony na polu. Pogoda była super, jak widzieliście, trochę ze znajomymi pokopaliśmy. Oni wcześniej się zerwali, bo szykowali się na Sylwestra, a ja działałem, jak widzieliście, prawie do zmierzchu. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego w 2024 roku. Pozdrawiam, mówił Grosik do Was. Cześć!